Początki w branży gier, czyli jak zaczynałem swoją przygodę z tworzeniem elektronicznej rozgrywki. Tak naprawdę całość mojej przygody zaczęła się bardzo nietypowo i typowo zarazem, ponieważ moim pierwszym krokiem do założenia własnej firmy i robienia własnych projektów było o dziwo granie w MMORPG. Tym MMORPG był Mortal Online, czyli gra robiona przez Starvault, o ile dobrze pamiętam, szwedzkie studio. Początki w branży gier, czyli jak zaczynałem swoją przygodę z tworzeniem elektronicznej rozgrywki, które stwierdziło, że zrobi MMOSa na Unrealu, będąc indie. Jakby grając tą grę, napotkałem na bardzo ciekawe osoby, które również były zainteresowane tworzeniem gier i w pewnym momencie stwierdziłem, a może by tak jednak spróbować zrobić własne? I jakby kilka z tych osób stwierdziło, że hej, zróbmy to z tobą i poszliśmy robić. I tak naprawdę tak to wyglądało z tej mojej gildii, która swoją drogą nazywała się Anquerquer. Wyklarowało się jakieś 5-6 osób, które okazało się były fascynatami poszczególnych sekcji tworzenia różnych ciekawych rzeczy, tak jak na przykład programowanie, czy grafika 2D, czy concept arty i tak dalej. I założyliśmy indie mikro studio niezależne, niekomercyjne, które nie płaciło ludziom, nazywające się Biopsy Games. I w tym Biopsy Games stwierdziliśmy, że zrobimy własne MMO. No bo jakżeby inaczej, początkujące studio bez pieniędzy, bez ludzi zrobi MMORPG, które zawładnie światem, które będzie rewolucyjne, będzie miało otwarty świat, mikrotransakcje i bardzo dobrze rozbudowany system craftingu. To się musiało udać. Udało się w takim stopniu, że zrobiliśmy menu główne, dużo historii i kilka konceptów. Ale było świetnie. Jakby przez te 2 lata, kiedy to tworzyliśmy, przez projekt przewinęło się ponad 100 osób. I teraz ja miałem wtedy jakieś 16 albo 17 lat, już nie pamiętam, chyba 16. I ilość doświadczenia, jaką wtedy zdobyłem, była przytłaczająca, bo musiałem się sprawdzić nagle w każdym dziale. Musiałem coś tam robić związanego z projektowaniem postaci, z projektowaniem poziomów, z tworzeniem gry, z tworzeniem uniwersum, jakby łączyć te wszystkie elementy, które napływały z całego projektu, ze wszystkich ludzi, którzy brali w nim udział. To było niesamowite doświadczenie, które mnie bardzo dużo nauczyło. I teraz jest często tak, że ludzie się śmieją z osób, które zaczynają od takich projektów, a ja powiem, nie, to nie tak, bo kiedy jesteś przytłoczony, kiedy jesteś w sytuacji kryzysowej, gdzie nie masz już wyjścia i musisz naprawdę napieprzać, żeby się wszystko nie rozpadło, zaczynasz się bardzo intensywnie uczyć i bardzo intensywnie chłonąć wiedzę. I jakby to sprawiło, że w tamtym projekcie zyskałem bardzo dużo cennych umiejętności, informacji związanych z zarządzaniem ludźmi, z projektowaniem poziomów, które jakby później przekuło się w moją profesję, bo dużo, dużo dalej zacząłem pracować jako level designer. Potem nastały trochę mroczniejsze czasy, bo stwierdziliśmy, że ten projekt nie daje rady, zamknęliśmy go i zaczęliśmy robić Drakland Tales. To była gra w stylu RTS-owym, gdzie po 3 ścieżkach gracze musieli puszczać jednostki i walczyć z przeciwnikiem, który robił to samo. Projekt szedł trochę lepiej, mieliśmy już nieco doświadczenia. Po jakimś roku niestety musiałem zrezygnować z różnych losowych powodów z współpracy jakby z tym studiem, mikrostudiem, i zająć się czymś swoim. Jakby dla mnie to był troszeczkę przełomowy okres, bo od tamtego momentu stwierdziłem, że jednak chcę się bardziej rozwijać w kierunku level designu, że układanie kadrów, ścieżek dla gracza i tak dalej jest dla mnie ciekawszym zajęciem i zacząłem tworzyć sobie pewnego rodzaju portfolio, budować jakieś sceny, kompozycje, coś co pozwoliłoby mi dostać się gdzieś do branży growej, już na takie pełnoprawne stanowisko. W międzyczasie robiłem sobie jeszcze różnego rodzaju zlecenia, takie zarówno i niekomercyjne, jak i komercyjne. Przykładowo układałem levele do takiej gry jak Sleepwalker, coś tam, albo prowadziłem jakieś niekomercyjne projekty, które również ukończone, bądź nawet nie, mogłem sobie potem wpisać do portfolio, dzięki czemu rekruterzy z różnych firm patrzyli już na mnie innym całkowicie spojrzeniem, innym okiem. Weźcie pod uwagę i do serca sobie to, że niekomercyjne projekty, szczególnie te skończone, naprawdę się dobrze liczą. To jest rzecz, na którą się patrzy po prostu pozytywnie. To jest tak, że wiecie, pokazujecie komuś, mam skończony projekt, robiłem go za darmo, po godzinach, a byłem w stanie go skończyć, byłem w stanie dotrzeć do końca. To jest naprawdę dobry znak, a wiele ludzi o tym nie pamięta i wiele ludzi nie bierze tego pod uwagę. Róbcie darmowe projekty, bo są fajne. Nie zawsze za wszystko musicie dostawać zapłatę od razu, pamiętajcie. Próbowałem dostawać się do różnych firm, tak naprawdę wysyłałem CV do około 12-13.
I dopiero za drugim razem trafiłem do firmy Nicolas Games, która przyjęła mnie na juniora, gdzie przez jakieś 3 miesiące projektowałem sobie poziomy. Następnie podszlifowałem sobie portfolio pracując w Chromedzie Techlandowym, co również zostało docenione, bo potem dostałem ofertę pracy w tejże firmie. Niestety nie przyjąłem jej, bo już pracowałem w Mad Mind Theory Games w Wrocławiu, gdzie robiłem taką grę jak Haunted Memories, którą możecie kojarzyć chociażby z drugiej części, bo PewDiePie w nią zagrał i był tam najśmieszniejszy bug ever. What the hell? What the fuck? Oh my god! Który dla nas był mało śmieszny, bo się pojawił w drugim dniu po premierze, wiecie, trochę masakra, nie? Ale generalnie było bardzo spoko i jakby potem już trafiłem do Luberty, a potem do One More Level, ale jeszcze w samym Madman Theory Games kombinowałem już coś z własną firmą, jakby pracowałem po godzinach, nie chodziłem za bardzo na piwo, do pubów z kolegami, byłem dość mocno antyspołeczny, szczerze powiedziawszy, ale nie do końca w takiej negatywnej formie, bo jednak nie stroniłem od ludzi, tylko po prostu mniej wychodziłem, mniej robiłem pierdół takich socjalnych. Ale napierdzielałem własne projekty i robiłem to razem z Grześkiem, który swoją drogą pojawi się niedługo w jednym z odcinków jako kompozytor. Napieprzałem ten projekt i w pewnym momencie, bo po trzech firmach, po jakichś 2,5 roku pracy udało nam się w końcu znaleźć mojego obecnego wspólnika, który uwierzył w nas, który z nami postanowił pójść do przodu i zyskać finansowanie, które pozwoliło nam się tak naprawdę rozwinąć. Sami widzicie, gdzie jestem teraz. Stoję tutaj i nagrywam filmiki dla was, dzieląc się jakby tą wiedzą i doświadczeniem, bo chciałbym inspirować, chciałbym, abyście spróbowali wejść na podobną drogę do mojej, bądź całkowicie własną, ale taką, która będziecie czuli, że was rozwija. Chciałbym dodać jakby na koniec, że warto próbować, warto podejmować ryzyko i często osoby, które wkładają o wiele więcej, nie patrząc na aktualne koszta, potem zyskują więcej. I prawda jest taka, że jeżeli sami nie włożycie serca w to, co robicie, sami nie włożycie czasu, to nikt za was tego nie zrobi i nigdzie niczego nie osiągniecie. Dlatego jeżeli możecie, to walczcie, nie poddawajcie się i róbcie to, co kochacie, bo chyba o to w życiu chodzi, nie? Okej, i to by było na tyle. Dzięki, że ze mną jesteście, dzięki, że mnie oglądacie. Bardzo fajnie podskoczyła mi ilość subskrybentów, co jest dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem i mam nadzieję, że będziecie ze mną dalej, że te materiały, które wrzucam, wam się podobają. Przypominam o Patronite, który wspiera tak naprawdę streamy z tworzenia gier oraz wszystkich grupach, które się tam pojawiły. Wejdźcie sobie, zobaczcie, czy wam się podoba, czy nie. Dajcie mi jakiś feedback, to jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki jeszcze raz, cześć!